Witam serdecznie, jest mi niezmiernie miło widzieć salę wypełnioną niemal po brzegi podczas drugiego dnia pierwszych mistrzostw debat oksfordzkich dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Liderzy Przyszłości Biłgoraj 2015. Serdecznie witam szanowną lożą mędrców, której zgodzili się zasiąść. Pani Alicja Jachiewicz-Schmidt, aktorka, reżyserka, pedagog, założycielka Fundacji Kresy 2000, pani Irena Gadaj, prezes Fundacji Fundusz Lokalnej Ziemi Biłgorajskiej, Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i pan Maciej Gębala, prawnik z doświadczeniem znający siłę argumentu sali sądowej. A dziś nad tezą Internet zagrożeniem dla kontaktów międzyludzkich debatować będą uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej, którzy są drużyną propozycji, drużyną niebieskich. Liderem tej drużyny, brawa! Liderem tej drużyny jest Patryk Widz, pierwszym mówcą Ewelina Flis. Kolejno zaprezentują się Agnieszka Okoń, Agnieszka Dziwura. Drużynę, jeszcze tylko dodam, przygotowały panie Dorota Łubiarz i Monika Popko. Brawa też się należą, to praca włożona i trud poświęcony. Drużyna opozycji, drużyna czerwonych, to uczniowie z Zespołu Szkół Leśnych z liderem Radosławem Skalskim. I mówcami Natalią Juszczak, Ireneuszem Chudym i Michałem Olesiakiem. Tę drużynę również przygotowały dwie panie, pani Agnieszka Leszczyńska i pani Katarzyna Motek. Pani Kasia jest z nami. Równie gorąco i nie mniej witam szanowną publiczność zgromadzoną dziś na sali, łącznie z dyrektorem. Brawa dla całej publiczności. Dla wszystkich państwa i jeszcze dodatkowo dla pani dyrektor Barbary Serafin, oczywiście dyrektora Zespołu Szkół Leśnych. Zaczynamy, proszę państwa, pierwsza mowa lidera drużyny, propozycji drużyny za tezą, Patryk Widz. Proszę bardzo. Pani marszałek, szanowni oponenci, drodzy państwo. Bierzemy dziś udział w debacie, żeby pokazać państwu, że internet jest zagrożeniem dla kontaktów międzyludzkich. Chcielibyśmy przede wszystkim poruszyć temat wszechobecnego w naszym życiu Facebooka, prężnie rozwijających się gier komputerowych oraz relacji rodzinnych, które internet ogranicza. Globalna sieć zaczęła zajmować ogromną część naszego codziennego czasu. Po lekcjach młodzież coraz rzadziej spotyka się z rówieśnikami, ponieważ wolą spędzać czas w swoich czterech ścianach, przy komputerze lub z telefonem w ręce. Nie ma już wspólnych wyjść na miasto, nie ma tak częstych ognisk czy gry na boisku. Wypieramy z naszego życia drugiego człowieka, zastępując go komputerem, telefonem lub tabletem. Brakuje nam tej bliskości drugiej osoby. Osoby, która z nami normalnie porozmawia, która posłucha o naszych porażkach czy sukcesach. To jest w dzisiejszych czasach coraz rzadziej spotykane. Zamiast tego ludzie wolą sobie poczatować z nieznanymi osobami, często przekonani o tym, że poznają bratnią duszę. A przecież nigdy nie wiemy, kto znajduje się po drugiej stronie. Być może właśnie podajemy wszystkie nasze dane osobowe potencjalnemu złodziejowi. Drodzy państwo, zauważcie, że przestajemy dostrzegać otaczający nas świat, a skupiamy uwagę na wirtualnych realiach. Nie można nie zauważyć, że wraz z internetem przyszło wiele dobrego, jak na przykład wiadomości z całego świata na wyciągnięcie ręki, czy wszelakiej maści rozrywka w postaci filmów, gier online, czy tak popularne fora społecznościowe. Jednakże przez to wszystko nie zauważyliśmy, jak bardzo oddalamy się od rzeczywistości i realnego kontaktu z drugim człowiekiem, którego podświadomie pragniemy. Nasza mowa jest uboga, gdyż internet wyparł popularne tak niegdyś książki, które wzbogacały nasz zasób słownictwa o wiele atrakcyjnych wyrazów. Rozmowy dzisiejszej młodzieży ograniczają się do wspomnienia
tego, co było w szkole, o nowych grach, czy znalezionym przez kogoś filmu na YouTubie. Brakuje nam uwagi drugiej osoby, choć małej wymiany zdań na temat tego, jak ta druga osoba się czuje, bądź co lubi robić w wolnych chwilach. To wszystko jest wypierane właśnie przez internet i wszystko, co można w nim znaleźć. By jeszcze bardziej przybliżyć wam problem, z jakim spotyka się dzisiejsze społeczeństwo, a zwłaszcza młodzież, razem z dziewczynami przygotowaliśmy kilka znaczących argumentów, które za chwilę przytoczymy. Dziękuję bardzo. Teraz czas na pierwszą mowę lidera drużyny opozycji, Radosław Skalski. Szanowna pani marszałek, dostojni eksperci, szanowni oponenci, wspaniała publiczności. Jak dowodzą badania, w ciągu ostatnich 8 lat liczba spędzonego czasu przez użytkowników w internecie wzrosła 4-krotnie. Nie oznacza to jednak, że internet odciął nas od przyjaciół, rodziny, partnerów. Przeciwnie, dzięki temu, że dużo czasu w sieci poświęcamy rozmaitym serwisom społecznościowym, stajemy się bardziej skłonni do kontaktów międzyludzkich. Komunikacja przez internet jest nam potrzebna, jak tlen czy woda. Wszyscy powinniśmy mieć świadomość, że dla wielu ludzi przebywających za granicą internet jest jedyną szansą, aby kontaktować się z rodziną za granicą. Internet może być też świetną formą terapii dla osób wstydliwych, zamkniętych w sobie, którym naprawdę trudno przychodzi nawiązywanie znajomości w rzeczywistym świecie. Jak dowodzą badania brytyjskich profesorów, wiele osób dzięki kontaktom internetowym przezwyciężyło swoje słabości. Chciałbym również zauważyć, wbrew powszechnie panującej opinii, że dzięki internetowi mamy więcej czasu dla bliskich. Jako przykład można tutaj podać płacenie rachunków, robienie zakupów czy zakładanie własnej firmy. Dzięki temu, że wszystkie te rzeczy wykonujemy przez internet, zaoszczędzamy więcej czasu, który możemy poświęcić swoim bliskim. Jako uczeń klasy maturalnej Technikum Leśnego w Biłgoraju wiele czasu poświęcam na naukę przez internet. Korzystam z dziennika elektronicznego. Czy też komunikuję się przez pocztę elektroniczną z swoimi nauczycielami. Szanowni Państwo, czy ktokolwiek z nas może sobie wyobrazić życie bez komunikacji internetowej? Przecież tak naprawdę wszyscy korzystamy z dobrodziejstw internetu. Nie trzeba więc, a nawet nie można upatrywać zagrożeń w tym ogromnym osiągnięciu nauki. Przecież to nie internet, tylko nieodpowiednie korzystanie z niego czy z innych wynalazków jest zagrożeniem. Nie bójmy się więc internetu, tylko korzystajmy z niego odpowiedzialnie. Szanowni Państwo, kolejnym dowodem na to, iż komunikacja przez internet jest szansą dla wszystkich, jest szybki dostęp do informacji z całego świata. Bardzo szybko dowiadujemy się o przebiegach wojen, zamachach czy ważnych wydarzeniach sportowych. Dzięki temu możemy od razu podjąć dyskusję na te tematy i stajemy się ludźmi światłymi i mamy ogólne pojęcie o świecie. Dostojni goście, kolejnym dowodem na przydatność internetu jest bezpłatność komunikatorów internetowych. Nie musimy już płacić przyprawiających nas o ból głowy, rachunków za telefon czy usługi pocztowe. Możemy za darmo porozmawiać przez Skype'a czy też WhatsApp'a. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo. Czas teraz na drugiego mówcę drużyny niebieskich. Ewelina Flis, proszę. Szanowni eksperci, drodzy oponenci i kochana publiczności. W dzisiejszych czasach krąży przeświadczenie, że kto nie ma konta na Facebooku, to nie istnieje. Czy to jest w ogóle zdrowe? Większość osób poznaje się właśnie przez Facebooka albo jakieś inne komunikatory. W dużej mierze właśnie przez Facebooka. Ludzie oceniają innych na podstawie jego profilu, no, który bądź co bądź nie zawsze jest zgodny z rzeczywistością. Społeczeństwo ogranicza się tylko do wirtualnego świata. Zamyka się w nim i nie prowadzi życia realnego, ponieważ większość czasu spędza w internecie zamiast wyjść normalnie do ludzi. Większość osób zamkniętych w cyberprzestrzeni cierpi z powodu samotności. Samotności nie można zastąpić w sposób taki, że siedzi się tylko w internecie i przegląda strony, które no, nie wnoszą nic do naszego życia. Lepiej właśnie wyjść na dwór, porozmawiać z rówieśnikami i dowiedzieć się czegoś ciekawszego. Naukowcy twierdzą, że osoby, które spędzają bardzo dużo czasu w internecie, przeglądają 10
dziesiątki stron, grają godzinami w gry komputerowe. Które grają tylko w gry komputerowe, nie potrafią nawiązywać kontaktów dłuższych niż tylko przelotnych. Są narażeni na depresję, ponieważ nie zamykają się w sobie i nie wyrażają swoich emocji do innych osób. Niespożyte emocje prowadzą do coraz większej duchowej izolacji i poczucia, że jest się samemu w tłumie. Internet jest również źródłem uzależnienia. Najbardziej uzależniają gry komputerowe oraz komunikatory. Nałogowi gracze potrafią nieprzerwanie grać po kilkanaście godzin dziennie. Zaniedbują przez to swoje podstawowe potrzeby, takie jak spanie, jedzenie czy nawet korzystanie z toalety. Kolejnym ważnym aspektem, który warto poruszyć, są kamerki internetowe. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak niebezpiecznym narzędziem mogą być zwykłe kamerki, takie, które używam na przykład do rozmów na Skype'ie. Złodzieje nie śpią. Każdy sposób jest dobry, aby dostać się do naszej prywatności i do naszych danych. Patrzą co, gdzie przechowujemy, w jakim miejscu. Później tylko zdobywają nasz adres, a dalsza sprawa jest już jasna. Dostają się do naszych mieszkań i rabują, co mamy, prawda? Czy to jest w ogóle bezpieczne? No raczej niekoniecznie. Właśnie, nawet we własnym mieszkaniu z własnym komputerem nie możemy czuć się swobodnie. Bo kto wie, czy właśnie w tym momencie po drugiej stronie nie siedzi jakiś potencjalny złodziej i nie czyha tylko, żeby zabrać łupy z naszego mieszkania? Internet jest źródłem do zaniechań naszej prywatności. Tam nie ma czegoś takiego jak przestrzeń osobista. Wszystko jest jawne i trzeba być bardzo ostrożnym, aby nie paść ofiarą wirtualnego świata. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Drugim mówcą drużyny Czerwonych będzie pani Natalia Juszczak. Proszę bardzo. Dostojna pani marszałek, szanowna loża ekspertów, drodzy oponenci, wspaniała publiczności. Czy wyobrażacie sobie państwo życie bez narzędzi ułatwiających je? Rozwój technologiczny wpisał do tej grupy między innymi internet, telefon i inne media. Oczywiście każde narzędzie może być wykorzystane w niewłaściwy sposób. Na przykład nóż czy energia atomowa mogą dawać korzyści, ale także mogą być użyte jako śmiercionośna broń. My jednak, jako ludzie rozwinięci, powinniśmy przede wszystkim dostrzegać plusy wszelkich wynalazków i być otwarci na innowacje. A więc skupiając się na internecie. Według naszych oponentów jest on zagrożeniem dla kontaktów międzyludzkich. Kiedy jednak rozpatrzymy to głębiej, zauważymy, że przypadki uzależnień i agresji są tak naprawdę sporadyczne. Niech każdy z nas odpowie sobie na pytanie, jak wiele złego doznał używając internetu i porówna to z tym, jak wiele dobra dzięki temu zyskał. Poza tym pamiętajmy, iż uzależnić można się też na przykład od zakupów. Internet daje nam możliwość szybkiej komunikacji, gdziekolwiek jesteśmy i z kimkolwiek chcemy, o ile tylko mamy połączenie z siecią. Kontakty międzyludzkie nie ograniczają się wyłącznie do rozmów z rodziną, przyjaciółmi. Są dość znacznie zróżnicowane tematycznie fora dyskusyjne. Przykładowo, hodujemy dżdżownice. Jest to takie dość specyficzne hobby i możemy podejrzewać, że niewiele jest takich osób, które może się pochwalić podobną pasją. Wpisuję więc frazę w wyszukiwarkę, a tam wyskakuje mi forum właśnie o takiej tematyce. I dokładnie w tym momencie otwiera się przede mną możliwość zawiązania nowych znajomości, wymiany osobników, czy też zorganizowania spotkania na zlocie. W żaden inny sposób nie mogłabym tego zrobić tak szybko i na tak szeroką skalę. Szanowni zebrani, z internetu korzysta większość młodego pokolenia. Dopatrujemy się tu kolejnego pozytywnego aspektu, jakim jest edukacja. Każdy z nas wie, jak przydatna jest cząstka wiedzy z każdej dziedziny. Wzbogaca to nasz język, pozwala na świadome wypowiadanie się w dyskusjach. Łatwo dostępna wiedza podnosi poziom wykształcenia całego społeczeństwa. I chciałabym tu nawiązać do wypowiedzi lidera drużyny opozycji. Czytanie książek również jest możliwe przez internet. Nie musimy wychodzić do tego z domu, nie musimy zakupować książek. Coraz częściej do dobrodziejstw internetu sięgają seniorzy. Otwiera im to okno na świat, jest formą rozrywki, kiedy zdrowie mocno szwankuje, pozwala na kontakt z dawnymi kolegami z pracy, dorastającymi wnukami, daje możliwość zrobienia zakupów i załatwienia rozmaitych spraw bez wychodzenia z domu. Drodzy państwo, chciałabym poruszyć jeszcze dwie kwestie.
Pierwsza sprawa to studiowanie przez internet, czy też uczestnictwo w rozmaitych kursach prowadzonych w tenże sposób. Jest to naprawdę ogromna szansa, szczególnie dla osób niepełnosprawnych, ale też dla tych, którzy z powodu natłoku zajęć nie są w stanie wygospodarować czasu na tradycyjną formę kształcenia. Drugą rzeczą jest możliwość zobaczenia atrakcji turystycznych w zasadzie z całego świata. Możemy nie tylko obejrzeć ich zdjęcia, ale także odbyć wirtualny spacer po muzeach, ogrodach czy parkach. Jest to doskonała alternatywa dla osób niepełnosprawnych, obciążonych obowiązkami, ale także tych, dla których wizyta w takim miejscu byłaby nieosiągalna ze względu na finanse. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, czas teraz na pierwsze wnioski, pierwsze podsumowania. Czy szanowna loża ekspertów chciałaby zabrać teraz głos? Dziękujemy. Czy taką możliwość zostawiacie Państwo sobie? Nie będziemy peszyć, zakłócać. To teraz głos możemy oddać publiczności. To Państwo mogą zadać pytanie drużynom. Przewidzieliśmy taką możliwość po jednym pytaniu. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby takie pytanie zadać, proszę bardzo, teraz jest na to czas. Mamy pytanie z publiczności, proszę bardzo, proszę się. Niebieskich. Czy nie sądzicie, że argumenty, które przedstawiliście do tej pory, są tylko i wyłącznie skutkiem niewłaściwego korzystania z internetu? A pytanie zadała pani? Dominika. Pani Dominika, proszę bardzo. Kto będzie odpowiadał z drużyny niebieskich? Odpowiem osobiście. Lider, proszę bardzo. Nie twierdzimy, że to jest tylko skutkiem niewłaściwego korzystania z internetu, ponieważ na przykład, jak tu podkreśliła koleżanka, hakerzy mogą włamać się do naszego systemu oraz przejąć kontrolę na przykład nad kamerką internetową i dowolnie nią operować. Mogą w ten sposób poznać zawartość naszego mieszkania, a tym samym dowiedzieć się, co warto ukraść. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pytanie... Proszę bardzo, proszę. Brawa zawsze wskazane. Czy pytanie z sali będzie do drużyny czerwonych? Proszę bardzo, zadaję je pani. Pani Basiu, proszę. Czy właściwe jest promowanie kupowania książek? Pytanie brzmi, jeszcze raz poprosimy. Czy właściwe jest promowanie książek? Jak rozumiem, pytanie brzmi, czy właściwie się czy należy promować niekupowanie książek? Proszę bardzo, kto będzie odpowiadał z drużyny czerwonych? Głos bierze Michał. Michał. Niewłaściwe jest promowanie niekupywania książek, ale czasami nie można do danej książki się w ogóle dostać. Nie ma takich egzemplarzy na rynku do kupna. W internecie bez problemu możemy znaleźć. Są tam egzemplarze książek z całego świata we wszystkich językach. Dziękujemy. Teraz głos oddajemy Agnieszce Okoń, to trzeci mówca drużyny propozycji, drużyny niebieskich. Droga Loża Ekspertów, Pani Marszałek, Szanowni Oponenci, wspaniała publiczności. Internet jest zagrożeniem dla kontaktów międzyludzkich w różny sposób. Ja w swojej wypowiedzi poruszę dwa ważne tematy: gry komputerowe i cyberprzemoc. Zacznę od gier. Mogłoby się wydawać, że one wcale nie ograniczają kontaktów, wręcz przeciwnie. Są one zazwyczaj zespołowe, a gracze komunikują się ze sobą. Jednak ta znajomość jest jedynie pozorna. Kończy się gra, kończy się znajomość. Nie dowiedzieliśmy się nic o osobie, z którą graliśmy. Nie wiemy, czym się interesuje, co lubi robić. Rozmawialiśmy z nią jedynie na temat danej rozgrywki. To bardzo upośledza dyskusję. Ograniczyliśmy ją jedynie do jednego tematu. Kolejnym aspektem jest znajomość gier. Gracze uważają, że znajomość z internetu jest lepsza. Znają osoby o podobnych zainteresowaniach. Można powiedzieć, że to są ich bratnie dusze. Zapominają o znajomościach swoich bliższych z realnego świata, o przyjaciołach, o znajomych. Dla graczy rzeczywistość jest po prostu nudna. Ważną rzeczą dotyczącą gier jest też uzależnienie. Lecz jaki ma to związek z kontaktami międzyludzkimi? Odpowiedź brzmi: bardzo duży, gdyż gracze uzależnieni spędzają cały dzień przed komputerem, zapominając o całym świecie. Zapominają o swoich najbliższych, o znajomych, nie nawiązują z nimi kontaktu. Dla nich liczą się tylko i wyłącznie gry. Przejdźmy do następnego tematu, jakim jest cyberprzemoc. Zazwyczaj polega ona na nękaniu, grożeniu, obrażaniu lub wyzywaniu osoby przez internet. Ludzie w internecie powiedzą wszystko, bo czują się bezkarni i anonimowi.
A co może czuć taka ofiara cyberprzemocy? Przede wszystkim strach. Jest zamknięta w sobie. Czuje się odrzucona, traci poczucie własnej wartości. Brakuje jej kontaktu z najbliższymi, ich wsparcia. Przez to dochodzi do samookaleczeń lub nawet samobójstw. Dlatego tak ważny jest kontakt, który właśnie internet zabiera. Na koniec chcę jeszcze raz powiedzieć, że internet jest zagrożeniem dla kontaktów międzyludzkich. Myślę, że gry komputerowe i cyberprzemoc dobrze potwierdziły tę tezę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trzecim mówcą drużyny Czerwonych, drużyny opozycji jest Ireneusz Chudy. Proszę. Szanowna pani marszałek, droga lożo ekspertów, drodzy oponenci, wspaniała publiczności. Problemem, który jest często poruszany przez media, dotyczy tak zwanego eurosieroctwa. Rodziny zostają rozdzielone ze względów ekonomicznych i zmuszone pozostawiania swoich bliskich i rodziny. Innym przykładem tego są również wyjazdy żołnierzy na misje zagraniczne. Czy wie ktoś, jaką rolę odgrywa internet w życiu takich rodzin? Wyobraźmy sobie teraz sytuację, gdzie jest środek nocy. Zapłakana 5-letnia Zosia tęskni za swoim tatą, który wyjechał. Jedynym sposobem w tej sytuacji, aby ukoić płacz dziecka, jest właśnie rozmowa przez internet, gdzie Zosia może zobaczyć swojego ukochanego ojca. Z myślą, że jest gdzieś niedaleko, że czuwa nad nią, może spokojnie iść spać. Mamy świadomość, że w czasie wojny wiele polskich rodzin zostało rozdzielone. Obecnie dzięki internetowi mamy możliwość odnalezienia swoich bliskich i przodków. Na przykład dzięki stronie Znajdź swojego przodka, gdzie znajduje się wiele drzew genealogicznych oraz cyfrowych bibliotek. Komu jeszcze internet ułatwia komunikowanie się? Obecnie ułatwia również kontakt osób niepełnosprawnych ze swoimi znajomymi i bliskimi. Sam przekonałem się o tym, ponieważ 2 lata temu miałem wypadek komunikacyjny, w którym doznałem poważnego złamania nogi, przez co nie byłem w stanie poruszać się przez 7 miesięcy. Wtedy właśnie moim głównym narzędziem do porozumiewania się z moimi bliskimi stał się internet. Był to czas zmiany szkoły, więc internet pozwoli mi również na poznanie moich rówieśników z przyszłej, a teraz obecnej klasy. Dlatego też uważam, że internet nie jest zagrożeniem dla kontaktów międzyludzkich, a jedynie je ułatwia. Dziękuję bardzo. Teraz argumenty drużyny niebieskich. Agnieszka Dziwura, proszę bardzo. Pani marszałek, lożo mędrców, szanowni oponenci oraz wspaniała publiczności. Ludzie przed wynalezieniem internetu i rozprzestrzenieniem go na taką skalę jak obecnie mieli zdecydowanie więcej czasu dla siebie, dla bliskich i dla swojej rodziny. Ludzie potrafili każdy swój problem rozwiązać bez internetu, a dzieci swoich rówieśników nie szukały na Facebooku. Teraz, gdy mamy tak łatwy dostęp do internetu, wybieramy gry komputerowe zamiast po prostu spotkać się z bliskimi czy przyjaciółmi. Pozwalamy także dzieciom grać w gry przepełnione agresją czy erotyzmem. Zamiast wysłać je do rówieśników, by pograły w klasy, w gumę czy w chowanego. Dzisiejszy świat tak pędzi, a internet jest tak kuszącym źródłem informacji, przez które rozluźniły się relacje rodzic-dziecko. W pogoni za rozwojem technologii zgubiliśmy umiejętność rozmowy z bliską osobą, a młodzież coraz częściej szuka porad w internecie, przyjmując je bezkrytycznie. Dzieci XXI wieku są nazywane pokoleniem Y, które ma styczność właśnie przez internet z nieodpowiednimi treściami, z pornografią, z sektami oraz przede wszystkim z ludźmi, którzy mają złe intencje wobec nich, takich jak na przykład pedofile. Rodzice często nie kontrolują tego, co dziecko przegląda w internecie, w jakie gra gry oraz to, z kim się kontaktuje. Czy jesteśmy świadomi tego, że ponad 68% internautów dostało propozycję spotkania się właśnie z osobą poznaną w sieci? 44% właśnie z niego skorzystało, z czego aż połowa samodzielnie. Rodzice coraz częściej zdarza się, że internet wykorzystują jako niańkę dla dziecka, pozostawiając je samemu sobie. Spędzanie większości naszego wolnego czasu przy komputerze sprawia, że nasze emocje są usypiane, reakcje są zmienione,
a potrzeby innych w ogóle przestały nas interesować. Jesteśmy tak uzależnieni od sieci, że nawet siedząc obok siebie nie potrafimy nawiązać ze sobą rozmowy. Dzieci i młodzież nie uświadamia sobie istniejących zagrożeń ze strony technologii i bezkrytycznie zanurza się w oceanie otaczających nas informacji. Zagrożenia te nie są odczuwalne w sposób natychmiastowy. Mają głównie charakter ukryty, a ich szkodliwe działanie ukazuje się dopiero wtedy, kiedy jest za późno. Wszystko to jest skutkiem tego, że treści zawarte w internecie i niekontrolowanie naszych dzieci jest, tak jakby można powiedzieć, że to jest skutkiem tego, że dzieci i ich rozum oraz treści zawarte w internecie nie są dostosowane do ich wieku oraz do rozumienia świata. Dziękuję bardzo. Brawa, dziękujemy pięknie. Michał Olesiak, proszę bardzo, czwarty mówca drużyny Czerwonych. Szanowna pani marszałek, szanowna lożo, szanowni oponenci i publiczności, czy zastanawialiście się państwo, jak powstał internet? Internet powstał w latach 70. jako akademicka sieć danych, a więc celem jego powstania było właśnie ułatwienie komunikacji. Z internetu jest warto korzystać z kilku powodów. Jednym z nich jest na pewno dostęp do zasobów z całego świata, dzięki czemu możemy rozwijać swoją osobowość. Rozwijając swoją osobowość, stajemy się ciekawszymi ludźmi. Możemy wypowiedzieć się na więcej tematów. Wypowiadając się na więcej tematów, możemy spotkać więcej znajomych i poznać też innych ciekawych ludzi. Drugim argumentem będzie to, że przez internet możemy szybko zorganizować imprezy okolicznościowe, w tym i masowe. Możemy też się dowiedzieć o takich imprezach w naszej okolicy i wybrać te, które będą nas interesować. Mamy także możliwość skontaktowania się z osobami, z którymi ten kontakt z jakichś powodów już straciliśmy, na przykład ze starymi znajomymi z lat szkolnych. W internecie możemy również wchodzić na fora tematyczne, wykorzystywać zasób naszej wiedzy do dyskusji na tematy, które nas interesują. Dlaczego nie należy upatrywać w internecie zagrożenia? Nie powinniśmy upatrywać w internecie zagrożenia, ponieważ osoby stosujące przemoc czy uzależnione od internetu są sporadyczne. Przypadki, kiedy ta przemoc jest stosowana przez internet, to namierzenie komputera, z którego korzystała taka osoba, wcale nie jest problemem. Namierzenie osób, które korzystały z tego komputera, też nie są trudne do odnalezienia. Czy zastanawialiście się państwo, jak wyglądałby świat bez internetu? Zamiast szybkiej wiadomości moglibyśmy czekać na listy tygodniami. Osoby ciężko chore czy niepełnosprawne nie mogłyby się skontaktować z daleko mieszkającą rodziną, a osoby wyjeżdżające za granicę miałyby bardzo utrudniony kontakt z osobami zostającymi w kraju. Internet jako medium komunikacyjne pozwala nam się natychmiast, bez względu na odległość, skontaktować się z dowolną osobą w dowolnym miejscu na świecie. Nieważne, czy ta osoba będzie przebywać tysiące kilometrów dalej, czy tuż za ścianą. Możemy wybrać formę komunikacji, możemy wybrać wiadomości tekstowe, możemy wybrać rozmowę głosową albo rozmowę audiowizualną. To nie internet jest zagrożeniem dla kontaktów międzyludzkich, ale nasz niewłaściwy sposób korzystania z niego. Tak samo jak nóż sam w sobie nie jest zagrożeniem, tylko to, jak z niego korzystamy. W drużynie przeciwnej pojawił się głos, że dzieci mają kontakt mogą mieć kontakt z ludźmi mającymi złe intencje wobec nich. W życiu rzeczywistym, w normalnym świecie, również mogą mieć taki kontakt negatywny. Tylko że ten kontakt może być groźniejszy, ponieważ nie będą dzielone jakby dużą odległością. Sądzę, że internet jest potężnym narzędziem. Nie powinniśmy go odrzucać z powodu problemów, które mogą wystąpić z powodu niewłaściwego użytkowania go, ponieważ problem nie leży w tym, że internet jest zły, tylko w nas samych. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie. Wysłuchaliśmy już argumentów za i przeciw tezie internet zagrożeniem dla kontaktów międzyludzkich. Czas teraz na ostatnie podsumowujące mowy liderów. Jako pierwszy głos zabierze lider drużyny propozycji drużyny niebieskich, Patryk Wic. Proszę bardzo. Pani marszałek,
drodzy eksperci, szanowni oponenci oraz droga publiczności. Wysłuchaliśmy właśnie wszystkich argumentów. Podsumowując, moim zdaniem internet jest wspaniałym narzędziem stworzonym dla ludzkości, ale zamiast jej służyć, stał się klatką, która ją więzi. Zobaczcie sami, kiedyś było pełno dzieciaków na dworze. Bawili się w chowanego, grali razem w piłkę, rozmawiali ze sobą. Dzisiaj łatwiej jest znaleźć 10 kolegów do gry internetowej niż do pogrania w piłkę nożną na boisku. Niestety. W drużynie przeciwnej padło twierdzenie, że książki można czytać w internecie, na tak zwanych e-bookach, ponieważ nie mamy pieniędzy na ich zakupienie. Ale do czego służą biblioteki? Możemy wypożyczyć normalną książkę. Czy taki e-book zastąpi prawdziwy papier? To uczucie, kiedy kartkujemy każdy wyraz, każdą stronę. Możemy wczuć się w danego bohatera książki, a nie tylko przesuwać paskiem po tablecie czy scrollem na myszce. Dzisiejsi rodzice, jak zaznaczyła moja koleżanka, stawiają dzieci przed ekranem telewizora, przed ekranem komputera, puszczają im różne bajki. To jest wielki błąd. Już od małego przyzwyczajamy dzieci do cyberświata. Kim one się staną? Cyborgami? Ludźmi, którzy nie wiedzą, jak wygląda drzewo? Ponieważ będą sobie tylko siedzieć w domu i przeglądać różne fora społecznościowe, oglądać różne filmy. Młodzi ludzie często też wchodzą na tak zwane strony pornograficzne. Z czym się oni tam zapoznają? Z masą erotyki. I nieważne, czy mają 10, 12, 13 czy nawet 18 lat. I tak tam wchodzą. Internet nie zabezpiecza się przed tym. Potem umysł takiego dziecka może być spaczony. Myśli tylko o jednym. Zaznaczając dalej. Ludzie przestali się ze sobą normalnie kontaktować. Zaczęli rozmawiać tylko przez internet. Przez gadu-gadu, przez Facebooka. A zapomnieli o normalnym kontakcie twarzą w twarz. Nie jesteśmy już w stanie normalnie porozmawiać, prowadzić normalnej wymiany zdań. Zaznaczamy tylko to, co się dzieje w internecie. Dziękuję Państwu za wysłuchanie mojej tezy. Dziękuję bardzo. Internet zagrożeniem dla kontaktów międzyludzkich. Czas teraz na podsumowanie i słowa opozycji. Proszę bardzo, Radosław Skalski, lider drużyny Czerwonych. Szanowna Pani Marszałek, dostojni eksperci, szanowni oponenci, wspaniała publiczność. Mam nadzieję, że po dzisiejszej dyskusji nikt nie ma wątpliwości, że teza, iż internet jest zagrożeniem dla kontaktów międzyludzkich, została obalona. Dostojni Państwo, zastanówmy się teraz, ile razy dzisiaj skorzystaliśmy z internetu i wyobraźmy sobie, że nagle by go nie było. Komunikacja w dzisiejszych czasach opiera się na internecie i niemożliwym, a wręcz niepoważnym i bardzo nieodpowiedzialnym byłoby odrzucenie go. Cały świat komunikuje się przez internet. Nawet papież Franciszek komunikuje się z wiernymi w ten sposób. To, że internet jest dla nas pożyteczny, pokazuje nam też sam minister edukacji, który do programu nauczania wpisał informatykę. Nauka ta od najmłodszych lat zwiększa kulturę i poprawność korzystania z sieci, likwiduje złe zachowania i tylko utwierdza w przekonaniu, że internet nie powinien być odbierany przez społeczeństwo jako zagrożenie, tylko jako szansa dla całej ludzkości. Zarzuty naszych oponentów o tym, że kontakt internetowy jest szkodliwy, są zupełnie bezpodstawne, a nawet skrajnie dyskryminujące wagę komunikacji internetowej. Przecież obecnie przez internet komunikuje się kilkaset milionów osób. Komunikacja ta umożliwia im prowadzenie biznesów z obcokrajowcami, uczenie się języków obcych, czy wymianę poglądów i opinii na blogach internetowych. Szanowni Państwo, dzięki komunikacji internetowej osoby chore i niepełnosprawne, zamknięte w swoich mieszkaniach, mogą kontaktować się z swoimi znajomymi czy osobami w podobnej sytuacji życiowej.
takie kontakty są osobom niepełnosprawnym bardzo potrzebne. Niejednokrotnie niemalże zbawienne dla ich zdrowia psychicznego. Przecież takie osoby wyjątkowo potrzebują kontaktu z innymi ludźmi, a internet bardzo im ten kontakt ułatwia. Nasza drużyna jest przekonana o słuszności naszego stanowiska. Wierzymy, że podaliśmy wystarczająco dużo argumentów na to, że komunikacja internetowa nie jest zagrożeniem, a wręcz przeciwnie, jest dla nas wszystkich, dla całej ludzkości ogromną szansą. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękujemy. Mili Państwo, dziękuję bardzo za wszystkie wystąpienia. Podczas debat oksfordzkich bardzo ważnym głosem jest głos publiczności. Dlatego tak często dziś podkreślałam, jaki kolor ma która z drużyn, bo teraz właśnie Państwo opowiedzą się, która z drużyn przekonała Was do swojego zdania. Czy podnosząc kartki o kolorze niebieskim zagłosujecie za drużyną propozycji, czy podnosząc kartki o kolorze czerwonym, Waszym zdaniem argumenty drużyny opozycji przekonały Was bardziej. Proszę bardzo, czas teraz na głosowanie. Podnosimy kartki na 3-4. Moje koleżanki będą liczyć. 3-4, zaczynamy głosowanie. Głosować nie mogą panie, które przygotowywały dzieci, przygotowały młodzież do wystąpień. Jeszcze raz, dobrze? Jeszcze raz, żeby nie było nieporozumień. Nie głosują panie, które przygotowywały dzieci do wystąpień. 18 czerwonych, ja bym liczyła. Asia liczyła 14 niebieskich. 14 niebieskich, 18 czerwonych. Gratuluję, przekonaliście. Drużyna Zespołu Szkół Leśnych przekonała do swojego zdania opinię publiczną. Dzisiaj publiczność zgromadzoną dziś na sali. Czas teraz, nie ukrywajmy, na najważniejszy głos. Głos podsumowania naszej szanownej loży ekspertów. Kto zaczyna? Ja zacznę. Pani Irena Gadaj, proszę bardzo. Bardzo mi się podobała ta dyskusja i jest to temat, który ja noszę w sobie. Naszym celem nie było jednak odpowiedź na pytanie, kto ma rację, tylko podsumowanie dyskusji i wskazanie tej drużyny, która naszym zdaniem dobrała lepsze argumenty, w sposób ładniejszy, bardziej przekonujący je przedstawiła. Ta drużyna, która bardziej trzymała się swoich ról przypisanych im i ta, która potrafiła, że tak powiem, reagować na żywo, na bieżąco z argumentami zgłaszanymi przez przeciwników, przez strony przeciwne. I ja przyznam, że dzisiaj dla mnie bardziej przekonującą była drużyna opozycji. Drużyna Zespołu Szkół Leśnych. Drużyna Zespołu Szkół Leśnych. Teraz pan Maciej Gębala. Ja gratuluję obu drużynom. Naprawdę z dużym zainteresowaniem się państwa dzisiaj słuchało. Przedstawiły obie drużyny dużą liczbę argumentów. W miarę dobrze, w mojej ocenie, poradziliście sobie Państwo z pytaniami publiczności. Dużą uwagę ja przynajmniej zwracam na reagowanie, bieżące reagowanie na argumenty drugiej strony. I tutaj bardzo mi się dzisiaj podobało w tej debacie, że Państwo odpowiadaliście sobie. Między innymi wywiązała się dyskusja dotycząca e-booków. Z drugiej strony na przykład zabrakło mi takiej właśnie bieżącej reakcji na argument dotyczący cyberprzestępstw. Rozumiem, że się Państwo trzymacie schematów wypowiedzi, ale tak z mojego doświadczenia wynika, że warto wypowiadać się i odnosić bezpośrednio do argumentów drugiej strony i jest to w sumie najtrudniejsza rzecz w każdej debacie, w każdej rozmowie. Rozumiem też, że Państwo przygotowali sobie jakieś schematy wypowiedzi i się tego należy trzymać. Sam też przygotowując się do jakiejś wypowiedzi, czy przed studentami, czy na sali sądowej sobie takie schematy przygotowuję, ale niektórzy w mojej ocenie zbyt dużo korzystali z pomocy tej karty, tych notatek. Ten bezpośredni kontakt z odbiorcą jest w mojej ocenie ważny.
Nie będę nikogo indywidualnie wyróżniał, ale chciałbym zaznaczyć, że podobała mi się mowa końcowa pana. Pan się nie posiłkował żadnymi kartkami. Też skłonił mnie pan do refleksji w mowie końcowej. Sam mam małe dzieci, też się nad pewnymi rzeczami zastanawiam, ale ponownie się nad tym zastanowiłem. Jedna taka uwaga, którą też wczoraj poczyniłem, pojawiało się takie z czasem stwierdzenie, naukowcy twierdzą albo podają jakieś liczby. W skrócie należałoby podawać, jacy naukowcy albo jaki instytut się przeprowadził badania, żeby można się było do tego ewentualnie kiedyś w przyszłości odnieść. Uważam, że poziom państwa był bardzo wyrównany, bardzo mi się państwo podobali, ale ja przyznam swój głos w stronie propozycji. No proszę, ciekawa sytuacja. Pani Alicja Jachiewicz-Schmidt. Nie ma nic gorszego niż być w sytuacji rozstrzygającej osoby. Ponieważ dyskusja była bardzo wyrównana, bardzo mi się podobała. Rzeczywiście trzymanie się kartki jest dla mnie trudne w momencie, kiedy mamy publiczność i należałoby się jak najczęściej, także wzrokiem, kontaktować z tą publicznością, więc wszystko, co jeśli idzie o merytoryczny sposób przekazywania swoich argumentów, był silniejszy po stronie drużyny opozycji. Natomiast drużyna propozycji była bardziej wprost, bardziej od siebie, bardziej była komunikatywna, ale jednocześnie zabrakło mi w drużynie propozycji pewnej energii, którą akurat leśnicy mają. Nie wiem, na czym to polega. Czy to mundur ma coś takiego? Brawo, brawo, bardzo proszę. Druga mowa bardzo dobra lidera drużyny propozycji, natomiast pierwsza prawie senna. Nie wiem, pewnie trema jak zwykle, tak myślę. Ostatnia bardzo, bardzo ciekawa, ale no właśnie, siła argumentów i ta moc, którą jednak mimo kartek, i myślę, że to się poprawi, muszę przyznać leśnikom. Przepraszam. Nie stawiamy dzisiaj punktów i wcale to nie przesądza, że akurat ta drużyna dzisiaj jest wskazana, nie przesądza, bo w punktowej może być jeszcze różnie. Pani Alicja mnie brawa, proszę Państwa, pani Alicja mnie wyręczyła. Chciałam powiedzieć, że o tym, kto wejdzie do finału, zadecyduje Loża Mędrców poprzez podanie punktacji, a to już za kilkadziesiąt minut, bo przed nami o godzinie 12 jeszcze jedno spotkanie, gdzie nad tezą Polska jest krajem tolerancyjnym będą ze sobą walczyć jeszcze dwie pozostałe drużyny. Teraz czas na podziękowania. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji tych mistrzostw, którzy nas mobilizowali, motywowali, którzy starali się, aby te mistrzostwa wypadły na jak najlepszym poziomie. Wśród tych osób jesteście wy, uczestnicy, a ponieważ nie chcemy wam dziękować jedynie słowem, dlatego też przygotowaliśmy torby z niespodziankami, które pomogli nam wypełnić. Dziewczyny te torby teraz rozdadzą. I teraz czas mój na odczytanie. Ośrodek Sportu i Rekreacji, właściciele biłgarajskich pizzerni, Verona, K2, Grand Beef i Country, firma Model Opakowania, Starostwo Powiatowe, Gmina Biłgoraj, Miasto Biłgoraj, Biłgorajskie Centrum Kultury, www.biłgorajska.pl, Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. A finalistom mistrzostw, czyli liderom przyszłości, nagrody ufundują także marka Black Red White, firma Ambra, Hotel Restauracja Sitarska i Biuro Podróży Planeta. Mili Państwo, widzimy się jeszcze za godzinę niecałą, nie wiem tak naprawdę, która jest teraz godzina, ale na pewno o godzinie 12, bo wtedy ostatnia debata, wtedy też poznamy wyniki i będziemy wiedzieć, kto będzie się spierał na argumenty w finale, który już 16 listopada. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękujemy pięknie.